tego spotkania, ale kiedy wrócimy, pojawią się na parkiecie. Pogibajmy je serdecznie. Już od pierwszej kiłki zachęcamy do wsparcia razem z klubem kibica. Klub kibica stawił się stosunkowo licznie i na pewno od pierwszej do ostatniej kiłki ta właśnie grupa w niebieskich koszulkach będzie zagrzewała dziewczyny do boju. No i miejmy nadzieję, że Państwo również. Wszyscy razem! Wygrywa walkę o piłkę na siatce Justyna Łukasik 1-0.
I drugi punkt na końcu jest do podzielanek. Ponownie Justyna Łukasik, tym razem w bloku 2-0. Wszystkie ręce. Bóg na koncie Belgii jest prezentowany przez Derzę McClendon. 2-1 na PGA domu. A serwisowy 2-2. I prowadzenie wraca na sobotką stronę Derzę McClendon, 3-2. I kolejny punkt dla premiera domu, Katarzyna Zarosztyńska, 4-2. I wszystkie ręce razem z klubem kibica. I kolejny raz blokiem grają sobocianki. Maja Tokarska, Katarzyna Zarośnińska, 5-2. Katarzyna Zarośnińska. I przerwa na prośbę szkoleniowca ekipy z Belgii. Laat die andere spelers moeten denken en niet te zenuwachtig spelen. Iedereen doet zijn ding, help en spelen. Ja. Iedereen zijn ding, krijg je die bal, pak die bal hoog. Als je zo'n moeilijke bal pakt, pak die bal hoog en sta die gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor. Je moet zelfs niet proberen om het naar beneden te slaan. Nee, je pakt die bal en je slaat hem zo hard als je kunt rechtdoor. I wracamy na parkiet 6-2 dla PGA Domu Krefla. Polu zabiegnie wciąż Justyna Łukasik. Jasne serwisowy Justyna Łukasik. 7-2. Wszyscy razem. I tym razem skuteczna akcja Belgijek. Trzecie oczko na końcu Kia Hapela Mihos. I podwójny blok ustawiają sobotniki. Derzę McClendon, Maja Tokarska. I na pierwszej przerwie technicznej 8-3 prowadzi zespół PGA Domu Krefla. Chyba
Hey, dames, wij moeten gewoon blijven spelen. Pull aan opzak, opzak, druk. Okay, so, if, okay, we are far because we play one, doesn't matter. You jump in the middle, doesn't matter, okay? For our middle. They don't receive, so the first ball, you jump in the middle. Okay, take the position, take the net, only doesn't matter, eh? Opa. One, only if they play one. It's seven or two. No, no, tam jest prąd. Dobra, wracamy na parkiet. 8-3 i Katarzyna Zarośnicka. Serwiał to na zabiewka, czwarty punkt na koncie drużyny gości. Lotnięcie górnej taśmy w zespole z Sopotu. Przyznaje się Anna Kaczmar, 5-8. A teraz Anna Kaczmar wygrywa walkę o piłkę. 9 punkt zespołu z Sopotu. Klaudia Kasanowska. Maja Tokarska i wszyscy razem. I zaskakuje teraz kitką rozgrywająca ekipę z Ursel. Kara Lawes zdobywa 7 punkta swojego zespołu. Wysyła piłkę Klaudia Kaczorowska. 3 punkty przewagi Sopocianek. Po przyjęciu odliczamy każde odbicie. Raz, dwa i trzy. I Katarzyna Zarośnicka. Skutecznie. 12-8. Brawo!
Świetnie w obronie Agata Durajczyk, ale po chwili kolejną kipką zaskakuje zespół z Sopotu Tara Lauers. I Belgijki mają już 9 punktów. Odpowiada na to Klaudia Kaczanowska. Wszyscy razem! Katarzyna Zarożmińska, spokojnie! W linie. I 5 punktów przewagi. Klaudia Kaczanowska. I zaskakująca zagrywka przyjmującej PGA Atomu trefa. Punkt bezpośrednio z serwisu 15-9. Jeszcze jeden punkt bezpośrednio z zagrywki. Na drugim serwie technicznej 16-9 prowadzi zespół PG Atom Trefla. We hebben gehoord zo'n zonnige moment in Rusland. Hij blijft erbij, die opposit. Die favoriete richting is diagonaal. Als hij een bal krijgt en de blok dus dicht, dan moet je voor die korte optie gaan. Je ziet het net, we hebben de stem before we done arc, oké. Hij doet jump by stay like this. In our position we are closing 3 meter. We don't try to make a stupid point. They have to make their point. But not stupid because of us. Come on. Bądź z tym, co będą chcieli Państwo przekazać na tej fladze, która będzie ustawiała wszystkie mecze sobotnich siatkarek, tak w Orlenice, jak i w europejskich pucharach. I wszyscy razem z Królem Kibica. Pozwoliła przejść piłkę na stronę Sopotu Justyna Łukasik. 17-9. Tym razem autobus serwis Klaudii Kaczanowskiej. 50 punkt Justyn. Pojedynczy blok z tyłu klasy. 18-10. Obserwę prosi pan Pascal Hora. Dames, opnieuw, goede receptie. Alle aanvallers, controle op die dekking. Wszystkie lepsze.
Przechodząca piłka i Maja Tokarska. Deja Magleto wymija po bloku i zdobywa 20 komplet swojego zespołu. Autowa zagrywka 12-20. Maji Tokarskiej 21-12. Punktów przewagi Sopocianek i znów pole zagrywki Deja Magleto. Piłka w boisku, atak 9 metr, 13-22. Klaudia Kacelowska, 23 punkt Sopotu. A więc piłka setowa dla BGE Atomu. Ostatni! No i zdecydowanie był to ostatni punkt w tym secie. Maja Tokarska bezpośrednio z zagrywki 25-13. Wygrywa zespół BGE Atomu Trefla Sopot. Za chwilę wystąpią cheerleaders Flex Sopot. Powitajmy je brawami. We'll be right back.
tell them baby, 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 I'm on fire. I tell them baby, 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 I'm on fire. Skutečně Dežo Mrkleto, 1-0. Již si jste na Zemskou Kivica. Zdobywają pierwszy punkt w drugim secie, 1-1. No i drużyna z Dursela obejmuje prowadzenie, 2-1. Nie był to najlepszy serwis, 3-2 dla Kija Hapel. Dezo Mrkleto. Drużyny gości, drugi po zepsutej zagrywce PG Atomu Trefla. 4-3 dla Kija Hapel.
przybywką odpowiada również drużyna gości. A my pomagamy. Wszystkie ręce klaszczą. Zresztą ta zagrywka 6 do 6. I precyzyjna zagrywka, punkt bezpośrednio z serwisu. 7 do 6. I kto zejdzie na pierwszą przerwę techniczną z prowadzeniem? Pomagamy to bogato! Odliczamy! Raz, dwa i trzy! Efekt kontrolny. Tak, na pasunek Zaleśnińskiej. I na pierwszą przerwę techniczną w drugim secie z prowadzeniem schodzi zespół z Ursel. Życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do świąt jeszcze chwila, ale za życzenia serdecznie dziękujemy i również życzymy wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta. Wracamy na parkiet. Polu zagrywki Dara Lawes. Autowa zagrywka po przerwie, 8-8. Wszyscy razem! I Belgijki nie rezygnują. Lee Stekens, 9-8.
Daj dwupunktowe prowadzenie i Haber. 10-8. Teraz się jeszcze mocniej skoncentrować i jeszcze mocniej wesprzeć dziewczyny. I teraz skutecznie po prostej Katarzyna Zawyszyńska. 9 punkt PGA Dobra. I piłka teraz przewita w aut, mamy więc znowu remis 10-10. Wszyscy razem. Boisko uderza McClendon. 11-10 na Zurstę. I zagrywa Lina Lass. To teraz już bez błędu uderza McClendon po 11. Precyzyjnie Katarzyna Zarośnińska. No i na prowadzeniu PGA to. A to tre. Nieudany serwis po 12. Skuteczny blok Megi Atomu. Zatrzymana Jana Kierymoc. 13-12. Maja Tokarska. Skuteczna zagrywka środkowej PGA Atomu. I o przerwę prosi szkoleniowiec drużyny z Belgii. Wybrengen de bal. Als je zo'n bal krijgt, als je meer naar naast, dan gooi je maar op. Gooi die maar weg. Ze moeten hier maar op de hoek de plan trekken. En dan moet je die bal maar diep diagonaal. Ja? Als je 1 tegen 1 staat, pak je die bal. En je gaat op de diepe diagonaal om te scoren. Ja? Die laat de verleiden 1 tegen 1 om naar laag te gaan. Zeg, pak die bal op. En je gaat diep de diagonaal. Z Pałacem Bydgoszcz, więc tuż przed świętami, tuż po świętach można się spotkać z zespołem z Sopotu. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w tych meczach. A jeżeli w ten weekend również chcieliby Państwo zobaczyć drużynę z podszyldu PGA Atomu, to zapraszamy na mecz rezerw 13 grudnia, godzina 15:30 zespół szkół energetycznych. Schodzimy z boiska, w drużynie gości z numerem 5 Lotte Baterisse, w jej miejsce z 13 Marę Van de Wiesche.
I opuściła parkiet również numer 6 Tara Lowers. Adam na parkiecie z czwórką Ines Silverans. A Maja Tokarska nie zwalnia tempa. Kolejny punkt na koncie atomówek 16-12 na drugiej przerwie technicznej. Okay, Mario, you have tip, huh? Service, and after tip. Terapia w jedną z koleżanek z drużyny Maja Tokarska. 13 punkt na koncie Hila Happel. I po raz kolejny Berlinki zaskoczone kitką. Katarzyny Zaroślińskiej, 17-13. Wszyscy razem! Autowa zabierka, 14-17. Justyna Łukasik. I zmiana w drużynie PGA Domu Krefla. Opuszcza blisko Deja McClendon, a w jej miejsce z numerem 5 Jana Wazjasowska. O, kolejny punkt bezpośrednio z zagrywki. I po raz kolejny w roli killera Klaudia Kaczorowska. Wszystkie ręce! I nie zwalniają tempa Sopocianki. 20 punkt na ich koncie, 20-14. I o drugą serwę w tym secie prosi szkoleniowiec drużyny gości. Hey dames, op die weg. Wij brengen die receptiebal hard. Heb je reactie onmiddellijk om die bal hoog te springen? Hier heb ik in de slaap, speelt die bal gewoon hoog. Hup, en van daaruit kan ik spelen. Allee, dames, kap, z zespołem Elbląga, z zespołem Szkoły Energetycznych. Skromna reprezentacja drużyny drugoligowej jest z nami dzisiaj na trybunach, a więc witamy zawodniczki PGA Atomu Krefla 2, przyszłość sopockiej siatkówki. Yeah.
bramkę w tym ataku trafiła Belgika. Punkt dla Węgiela domu. Klaudia Kaszanowska kontynuuje swoją serię 22 do 14. I znowu Anderka, tym razem po bloku, a więc 23 punkt dla PGA Atomu. I wciąż Klaudia Kaszanowska. Obite ręce bloku. 15 oczko Kia Happel. I zmiana powrotna w drużynie z Belgii. Na parkiet wracają Dara Lovers. Jana Kierowicz. I właśnie Dara Lovers w polu zabiegi. A Katarzyna Zaleskińska zdobywa 24 punkt na PGA Atomu Defla. A więc za chwilę piłka setowa. Ostatni. No nie udało się teraz ostatnim, ale to wciąż piłka setowa. Ostatni. Katarzyna Zaroślińska, 25, 13, 25, 16, no i po dwóch setach 2 do 0 dla PGA Atomu Defla. Już za chwilę na ekranach kosza centralnego pojawi się znana doskonale kamera z serduszkiem, nazywana nieprzypadkowo Kiska. Jeśli ktoś z Państwa w niej się pojawi, no to chyba już dokładnie wiecie, co macie robić. O, witamy Państwa serdecznie. Są Państwo w Kiskamerze. Kis to po angielsku pocałunek. O, jak ładnie, brawo, wielkie brawa dla Państwa. No tutaj poszło od razu, wszystko. I czy tym razem też się uda? No nie. A to witamy część ekipy z Belgii. Chyba jeszcze namyślają. O, tak, widzimy się, dzień dobry. Brawo. No taki wątek zawsze się pojawia. Panowie z mojej kamery zastosowali, tak, pomagali. Dzisiaj realizator ma szczęście, bo trafia w większości na pary. O, i proste. Jak ładnie.
Patrzymy do góry. O, tak, właśnie pani. Na prowadzeniu, podobnie jak na początku drugiego seta, ekipa Sursel 1-0. Nie najlepiej przyjęta teraz piłka 2-0 dla Sursel. Ta zagrywka Justyny Łukasik, 3-2 dla Kija Habel. Trzeci punkt PGA Domu i trzeci zdobyty przez Janę Matiasowską. A zagrywa Katarzyna Zaleśnińska. Już na prowadzeniu PGA Top 3. Skuteczny blok Anny Kaszmar i Mai Tokarskiej. Jest syn. Yeah.
Świetnie w obronie Agata Turajczyk, ale później podwójne odbicie Jany Matyjasowskiej. 5-5. Skuteczna akcja Wyrgijek. Atakowała Tara Darden. 6-5. I skuteczna kiwka Anny Kasmar. 6-6. Nie myli się Klaudia Kaczanowska. 7-6. Wszyscy razem! Katarzyna Zaraszkińska. I na pierwszej przerwie technicznej w trzecim sesie 8-6 prowadzi zespół BGA Atom Ewa. Przypominamy zatem po raz kolejny o najdłuższym liście do Świętego Mikołaja, o akcji odnośnego areny z życzeniami. Można złożyć swoje listy, znajduje się za bandami od strony wejścia do hali. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję, bo cel jest naprawdę szczytny, a wyścigek praktycznie żaden. No jak wiadomo, Mikołaj czyta listy i chętnie pewnie niejedno życzenie spełni. Nieoficjalnie wiadomo, że PGA Atom Rzeszów napisał życzenia, prośbę od 3 do 0 dzisiaj. I jak na razie są to podziarki na jak najlepszej drodze do tego 9-6 po zagrywce Jany Matyjasowskiej. Klaudia Kaczorowska. I o przerwę prosi trener zespołu gości. Kolejny piątek jest kompleksny, 19 grudnia, godzina 19. Siatkarze Lotosu Cleveland Line podejmą teraz czarny krado. Zapraszamy na te spotkania oraz oczywiście na mecze PGA Atom Cleveland. Tak jak wspominałem, 22 i 28 grudnia. Oba o godzinie 17. Oba w hali stulecia z sobotu. Pierwszy jest Przeostrowiec, drugi z Koła Centrum. Nie trafiła w boisko ani w blok Klaudia Kaczorowska. 7-10.
zmiana w ekipie z Belgii, opuszcza boisko z numerem 5 Lotte van der Risse, w jej miejsce z 13 Mare van den Bischen. Opuszcza parkiet również Tara Lauwers, w jej miejsce z numerem 4 Ines Silverans. Tym razem bezbłędna Klaudia Kasanowska. 11-7. I w polu zabytki Maja Dokarska. A my klaszczemy bez muzyki. Autowy atak i rośnie przewaga PGA domu. 12-7. Blokowana jest na Łukasi. 9-12. Zepsuta teraz nagrywka po belgijskiej stronie. 13-9. Anna Kaczmar. Wtaśne, 4 odbicia po stronie Hiahapel. I wszyscy klaszczemy. Teraz bez bloku piłka uderza w obręgę, a więc 16 punkt PGA Tomu Trefla i druga przerwa techniczna w tym secie. Blokowana Katarzyna Zarośnińska, 10-16.
I podwójny blok będzie na domu. Katarzyna Dorosińska, Justyna Łukasik. Autowy serwis 11-17. Justyna Łukasik, 8-17. I powrotna strona podwójna Bekwiec Pani. Na bankiecie ponownie z numerem 6 Karałowec. Nieudana zagrywka jest Justyny Łukasik, 12-18. I tuż za linią końcową spada na piłka, 19-12. Katarzyna Zorośnicka. I pierwszy punkt bezpośrednio z zagrywki, 20-12. Walczą jeszcze Belgijki, 13-20, 5 punktów do końca. Zmiana Belgii z Belgii, opuszcza miejsce z numerem 10 kapitan zespołu Lynn Adams, a w jej miejsce z 11 Jo Peters. Maja Dokarska. Zmiana powrotna we gminie z Dursel. Na parkiecie ponownie Lina Lans. A z 11 boisko wróciła Jo Peters. I raz jeszcze Maja Dokarska. 22-13. Wszyscy razem! Nieudana zagrywka Jany Matiasowskiej. 14-22. Klaudia Kacerowska. Dwa punkty do końca tego meczu. Maja Dokarska w polu zagrywki. Katarzyna
Zdeňska atakuje w taśmę. 15:23. Jeszcze nie podniają się Belgijki. 16 punkt na ich koncie. Wszyscy razem! Przekroczyła linię z 3 metra Katarzyna Zarzmińska. I w ten sposób 16 już komentuje, 17 już nawet odkomentuje na konto Gia Apen. Ale teraz już wszystko było w porządku. Klaudia Kozanowska i piłka mezowa, więc wszyscy stają z miejsc. Wszyscy do góry, nie jest nas dzisiaj wiele. Ostatni! Nie uda nas zagrywka Anny Kaszman, ale nie siadamy. Za chwilę druga piłka meczowa, tym razem przy zagrywce Belgii. Skuteczna kick Katary Lovers. Ale to jeszcze nie koniec meczu. Wszyscy razem! No i kończy ten mecz już. Teraz Łukasznik. 25:19 w trzeciej partii. Wcześniej 25:13 i 25:16, a więc tak co 3 punkty więcej zdobywał zespół z Belgii. Pewne, przekonujące zwycięstwo PGA Domu Drewna i potężny krok do kolejnej rundy. Za tydzień, 18 listopada, drużyny zmierzą się w Belgii. Mecz o 20:30 w Zuxel, ale tam właściwie Adam musi pojechać i zrobić swoje, zrobić ten drugi krok na drodze do ćwierćfinału. Liczymy oczywiście, że ten krok uda się zrobić bez większych przeszkód. Proszę, abyśmy brawami nagrodzili drużynę gości ekipę Gia Apen z Duszczyn. Dziewczyny na pewno dały z siebie wszystko. Niestety nie wystarczyło, niestety z ich punktu widzenia nie wystarczyło do walki na jednego seta. 3-0 wygrywa.